pytań. Tym razem będą to pytania wzajemne. Każdy z kandydatów wylosuje osobę, której zada tak. Ja siebie wylosowałem. Pan do inwestycji zapoczątkowanych przez Pana i zakończonych przez obecnego prezydenta. Czy poszły one w dobrym kierunku i czy w obecnej formie są tym, o czym Pan myślał, zaczynając te inwestycje? Przypominam, że Oczywiście jestem zadowolony z wszelkich inwestycji, które Pan Robert Mojżeszki kontynuował, bo przede wszystkim większość ich zarzucił i nie podjął. Natomiast rzeczywiście realizował główną inwestycję, jaką była budowa trasy średnicowej i przebudowa układu komunikacyjnego Grudziądza. Tyle tylko, że na skutek ewidentnych popełnionych błędów zaraz w roku 2007 trasa średnicowa, która powinna być ukończona i miała być ukończona na jesieni 2009, najpóźniej wiosną 2010 roku, na tyle sezonów budowlanych była planowana, kończona jest właśnie teraz i to w okrojonym zakresie. Czy to ma jakieś znaczenie, czy nie ma? Oczywiście, że ma, ponieważ tak naprawdę ta inwestycja to był wyścig z Toruniem o to, które z miast i która z dróg krajowych, czy 16 prowadząca do węzłu autostradowego w Grudziądzu, czy 15 prowadząca do węzłów autostradowych w Toruniu będzie główną trasą prowadzącą z Prybałtyki, obwodu kaliningradzkiego i tak dalej do autostrady A1. Obawiam się, że prawdopodobnie przez to opóźnienie ten wyścig przegraliśmy. Ja chciałabym do pana Janusza Dzięcioła. Kolejną szansą na rozwój regionalny jest tak zwany ZIT. Zintegrowane inwestycje terytorialne. Co na ten temat może Pan powiedzieć, z kim miasto podpisało już umowę? No właśnie ja muszę Pani powiedzieć, że ze zdziwieniem przeczytałem, kiedy w Grudziądzu ma być budowane Muzeum Chleba. I tak naprawdę powiem szczerze, z całym szacunkiem dla chleba i dla muzeum, chciałbym wiedzieć, czy naprawdę nie ma u nas jakichś ważniejszych inwestycji, które powinniśmy czynić. W tym zintegrowanym, w tym ZIT-cie akurat niewiele jest inwestycji, które dotyczą Grudziądza. I powiem szczerze, wcale się temu nie dziwię, bo mając tą perspektywę długów, która jest w mieście, tak naprawdę niewiele można zaplanować, żeby do tego zintegrowanego, do tego ZIT-u wpisać swoje propozycje. Dlatego rozumiem, że to, co jest tam zapisane, to jest najważniejsze rzeczy, które w Grudziądzu są dzisiaj potrzebne. Pan Robert Panicki. Ja mam pytanie. Tak, ja bym chciał mojej koleżance zadać pytanie związane z edukacją. Jak Pani ocenia sytuację oświaty w Grudziądzu w kontekście na przykład innych miast regionu Torunia, Wrocławia? Powiem tak. Wiele starań, ale wciąż niezaspokojone potrzeby. Z całą pewnością obniżyłabym liczbę uczniów w klasach ze względu na to, że po prostu są one zbyt liczne. Nauczyciel nie może prowadzić zajęć w 38-osobowej klasie, mówię o szkołach ponadgimnazjalnych.
Ja nie mam czasu na wytłumaczenie tego. Wiele zrobiono, można poprawić wyniki, bo ostatnio znowu spadły, kiedy byłam wiceprezydentem, mieliśmy pierwsze miejsce, na przykład w województwie, w tej chwili w wynikach gimnazjalnych przedostatnie miejsce, ale muszą być zajęcia pozalekcyjne kierowane tylko i wyłącznie na przedmioty, z których są zdawane egzaminy. Niezła kondycja, powinno być jeszcze lepiej, a przede wszystkim młodzież i nauczyciele nie powinni zajmować się poszukiwaniem sponsorów na nagrody, tylko nauczaniem. To jest naszym obowiązkiem. Rodzice i pracujący wszyscy płacą podatki, powinni tego wymagać. Oczywiście to, bardzo. To nie wszystko. Ja zadam pytanie panu prezydentowi. Panie prezydencie, przepraszam, nie wiem, że nie słychać. Otóż poważna służba sprawna, jaką bez wątpienia jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, bada sprawę wiceprezydenta Marka Sikory i stwierdziła, że została złamana ustawa antykorupcyjna i wnioskowała o jego odwołanie. Sąd Najwyższy, póki co nadal chyba najwyższy autorytet prawniczy w Polsce, mam nadzieję, że dla wszystkich, orzekł, że bezprawnie sprzedał pan lokatorów w budynkach TBS-u. Skutkiem tego będzie unieważnienie aktów notarialnych i ogromne koszty dla grudziąckich podatników. No to my za to zapłacimy. W jednym i drugim przypadku pan ignoruje pan to rozstrzygnięcie, stwierdzając, że zarówno Centralne Biuro Antykorupcyjne, jak i Sąd Najwyższy nie mają racji. Odbieramy to jako kpinę w żywe oczy z Grudziądzem i jako arogancję. Co pozwala panu na kwestionowanie opinii poprzedzonych śledztwem Centralnego Biura Antykorupcyjnego i orzeczeniem Sądu Najwyższego? Mogę o pytanie prosić? Tak, co pozwala panu na taką arogancję, żeby tak odnosić się do centralnej służby i orzeczeń Sądu Najwyższego? Takie jest pytanie. Szanowni Państwo, pan Wiśniewski Andrzej mówi nie na temat. Ja powiem w skrócie. Ja decyduję, co jest temat. Centralne Biuro Antykorupcyjne bada oświadczenia majątkowe różnych ludzi, w tym wiceprezydenta Marka Sikory. Centralne Biuro Korupcyjne przysłało panu Sikorze protokół, który mi udostępnił, i wszystkie stwierdzenia w tym protokole kwestionujące cokolwiek u pana Sikory są sformułowane w ten sposób. Prawdopodobnie, przypuszczalnie, być może. Nie zwalnia się pracownika na podstawie takich, żadnego pracownika, w tym Marka Sikory, na podstawie takich świadczeń. A co, dlaczego pan go odwołał? TBS, proszę Państwa, TBS sprawa jest w sądzie apelacyjnym, to jest sprawa trudna ze względu na źle spisaną ustawę o TBS-ach. Szanowni Państwo, sąd apelacyjny, może by była łatwa, to by sąd apelacyjny nie pytał się Sądu Najwyższego o interpretację tych przepisów. Jest również odpowiedź interpretacyjna Sądu Najwyższego, która mówi, że w szczególnych przypadkach można to zrobić. Wtedy, jeżeli się środki finansowe potrzeba na budowę. I tu jest taki szczególny przypadek. To nie jest żadna ignorancja prawa, bo po prostu nie wiem, na takie coś jest. Nie, ja muszę pani powiedzieć, że ja mam pytanie do pani Joanny Wiśniewskiej i powiem szczerze, że ja jestem dla pani pełen podziwu. Dostaję pani do wyborów, że pani zrobiła swój komitet. To naprawdę w Grudziądzu, w naszym mieście, naprawdę nie jest łatwa sprawa. Ja chcę państwu powiedzieć, jeżeli mogę skorzystać chwilę, wtedy, kiedy organizowaliśmy te komitety, ludzie dzisiaj się boją stawać do wyborów. Ja ze zdziwieniem pamiętam 80 lata, kiedy ludzie wszyscy chcieli iść do samorządu, kiedy wszyscy się dzisiaj nauczyciele się boją, że nie będą mieli godzin, że ich wyrzucą z pracy. Lekarze nie chcą, bo ich nie zatrudnią albo w szpitalu, albo zajmą się ich prywatnymi lecznicami, które... A pytanie brzmi, ja bym chciał panią zapytać, czy zna pani jakieś inwestycje, które pan prezydent Robert Malinowski zrobił, a które tak naprawdę nie są korzystne dla nas? To jest pytanie retoryczne.
chciałabym wiedzieć, jakie były plany właśnie tych inwestycji, gdzie tam jest czynnik ludzki, to znaczy, gdzie te plany generują zatrudnienie. Kolejna sprawa, tu przy okazji właśnie tej odpowiedzi, proszę Państwa, za chwilę będą konkursy, powołane przez konkursy, komisje z Unii Europejskiej, gdzie odbędą się konkursy i te inwestycje, które były dokonane m.in. w Grudziądzu, będą właśnie sprawdzały zasadność tych, a nie innych inwestycji. I myślę, że dla Unii Europejskiej najważniejszy jest czynnik ludzki. Dalej, dokładnie, odnośnie, leczy tam stronę, tak, jeśli chodzi o te właśnie unijne programy. Pani Mariolu, tylko tak szybko się odniosę, są dwubiegunowe, dlatego pewnie pan Robert Malinowski podejmuje kwestię trakcji, rozszerzenia trakcji, ponieważ w tym kierunku będą one szły, czyli innowacje, technologia i czynnik ludzki, tak? Czyli pomoc najbiedniejszym.